Na początek zamiast chanuki wybieramy tradycyjną wigilijną szopkę. Logujemy się w okolicach izerskiej chaty. I jedynie mobilnym szlakiem ruszamy w kierunku złotego widoku. Pamiętamy, aby nie przekraczać 30 km na godzinę. Zbaczając lekko z przetartego szlaku, pakujemy się w objęcia zimy i robimy polskiego orła. Już wkrótce ujrzymy cel wyprawy. Złoty widok, wersja zima 2023. Dokonujemy korekty w nazwie, zmieniając złoty na srebrny. To mówiłem ja, wasz przewodnik po miejscach, gdzie trudno oprzeć się urokowi natury.